Latające mikrochipy. Brzmi niesamowicie? Wręcz nieprawdopodobnie, a nawet spiskowo. Niestety, od dzisiaj jest to prawda. A jednak, naukowcy opracowali właśnie miniaturowe, maleńkie, latające mikrochipy, mniejsze od ziarenka piasku. Mikrochipy, które będą potrafiły latać wszędzie w atmosferze. I naukowcy już zapowiadają, że będą je rozsiewać w atmosferze, by fruwały po całej Ziemi, rzekomo w celu ochrony naszego klimatu. Zawsze mnie zastanawia, ile to energii i siły jest wkładane w to, aby stworzyć tak futurystyczne technologie, a jednocześnie nie można sobie poradzić ze zwykłym głodem na świecie. Wyobrażam sobie, że będąc na niedzielnym spacerze w lesie i biorąc głęboki oddech, niechcący mógłbym coś wciągnąć do płuc. A jeżeli byłby to maleńki, latający mikrochip, to niechcący dałbym się zaczipować. Wtedy zamknięcie lasów miałoby sens. Proszę, przyjrzyjcie się jeszcze raz mojemu dawnemu filmowi, fragmentowi mojego dawnego filmu. Co mały, 10-letni prorok z Rosji, chłopczyk z lat 80. powiedział ponad 30 lat temu, że w czasach ostatecznych, pod koniec czasów ostatecznych, chipy będą już wszędzie i będą je miały nawet dzikie zwierzęta. Posłuchajcie. Stają chipy na każdego człowieczka. Stają chipy na każdego człowieczka. Stają chipy na każdego człowieczka. Sławoczka powiedział, że niedługo czasy będą gorsze niż za panowania Stalina. Przede wszystkim naukowcy. Oni już przygotowali mikrochipy dla ludzi, ale nie tylko. Również dla zwierząt. Wyobraźmy sobie takiego kruka. Kruki żyją przecież bardzo długo. Wyobraźmy sobie zaczipowanego kruka. Mógłby sobie latać dookoła i zbierać informacje o nas. Informacje im potrzebne. Niedługo chipy prawdopodobnie będą na każdym rogu. I wszystkie one będą pracować przeciwko nam, ludziom. I szczególnie przeciwko Kościołowi. Ludzie będą szeptać na zewnątrz. Ale i tak zostaną podsłuchani i nagrani. Będzie pełna kontrola nad ciałem i duszą. Dlatego Sławeczka powiedział, że to będzie gorsze niż za Stalina. I dlatego właśnie czy myszy, czy ludzie, czy cokolwiek na lądzie, w powietrzu czy pod wodą, wszystko i wszędzie będzie podsłuchiwane i nagrywane. O telefonach komórkowych to ja nawet nie wspomnę. Sławik Kraszennikow.
Tak więc, zgodnie z powiedzeniem, obyś żył w ciekawych czasach, żyjemy w ciekawych czasach. Skoro mikrochipy mogą być już tak małe, to co dopiero ukrywane wojskowe technologie? I jaka czeka nas przyszłość? Patrząc na to wszystko, widzę ciemność. Z jakiego względu? Z takiego względu, że te super niesamowite technologie pojawiają się, a ludzie nie mogą sobie cały czas poradzić z podstawowymi przeszkodami, z podstawowymi problemami, jak na przykład głód na świecie. Sprawdźcie sobie, ile dzieci umiera z głodu na świecie, a ile odchodzi z powodu choroby celebrytki. Wartości te są porażające. I jeśli chodzi o chorobę celebrytkę, poszły już setki miliardów srebrników, a na głodujące dzieci grosze. Więc mam wątpliwości, czy te aby super nowoczesne technologie mają poradzić sobie z tymi problemami, czy może te super technologie mają sobie poradzić nie z problemami, tylko z nami. Latające mikrochipy. Witamy w czasach ostatecznych.